Panie ministrze, co pana najbardziej zaskoczyło po objęciu stanowiska? Ja myślę, że jest pełny brak planów prywatyzacyjnych i planów restrukturyzacyjnych wobec poszczególnych spółek, całych sektorów naszej gospodarki i takie pełne wyhamowanie tych procesów i brak zespołów ludzi, którzy byliby w stanie z marszu rozpocząć te procesy prywatyzacyjne. I myślę, że to najbardziej mnie zaskoczyło. Zakładałem, że pomimo tego, że prywatyzacja nie jest realizowana, to przynajmniej są przygotowywane pewne procesy. Ale tak się nie stało i to chyba było moje największe zaskoczenie. A które z tych planów, które pan zakładał rok temu, udało się zrealizować, a których nie? No, myślę, że to, co udało się zrobić, to rozpocząć realizację tego dużego procesu, realizację programu prywatyzacji. Po pierwsze przygotowanie tego programu, bo to wcale nie było takie łatwe, aby z grona prawie 1200 spółek wytypować te firmy i ustalić dla nich kalendarz prywatyzacji, restrukturyzacji i rozpocząć blisko 350 procesów prywatyzacyjnych. I myślę, że to jest jakby największa praca, jaka została wykonana, czyli uruchomienie na nowo w ministerstwie procesów prywatyzacyjnych, przygotowanie analiz przedprywatyzacyjnych i zrealizowanie blisko 60, ponad 60 projektów prywatyzacyjnych, przygotowanie 5 spółek na giełdę. Niestety z uwagi na sytuację na rynkach finansowych niektóre debiuty giełdowe są odłożone w czasie, ale to była wykonana bardzo realna praca przez ministerstwo i przez nasze zespoły. No ale mówi pan raczej o organizacyjnych sukcesach, bo tego programu się jeszcze nie udało zrealizować. No, to jest program zaplanowany na 4 lata. No, ale też był na ten rok. Na ten rok zaplanowaliśmy 280 prywatyzacji i w tym momencie mamy 380 prywatyzacji w toku. Tak jak powiedziałem, to co mnie najbardziej zaskoczyło, to brak jakichkolwiek dobrych projektów czy zaawansowanych projektów prywatyzacyjnych, które można byłoby kontynuować, więc uruchomienie na nowo tej machiny prywatyzacyjnej no trochę zabrało czasu. A co teraz w najbliższym czasie? Jakie kolejne plany? Myślę, że spokojna realizacja tych planów prywatyzacyjnych to po pierwsze. Po drugie uchwalenie ustawy, tak zwanej stoczniowej, specjalnej ustawy, która pozwoli prywatyzować te stocznie w trybie zbywania aktywów. I trzecia rzecz, chyba dosyć istotna, to takie w cudzysłowie wykorzystanie jakby tej sytuacji, która jest na rynkach finansowych, do zbudowania silnej pozycji naszych instytucji finansowych. Myślę tutaj o PKO BP, jak i PZU.